Neville Goddard. Sekretem jest czucie. Świat i wszystko, co się w nim znajduje, jest zobiektywizowaną, uwarunkowaną świadomością człowieka. Świadomość jest przyczyną i substancją całego świata, a więc to do świadomości musimy zwrócić się, jeśli chcemy odkryć tajemnicę stworzenia. Idee są odciskane w podświadomości za pośrednictwem uczuć. Żaden pomysł nie może zostać odciśnięty w podświadomości, dopóki nie zostanie odczuty, ale raz odczuty, czy to dobry, zły, czy obojętny, musi zostać wyrażony. Akceptacja celu automatycznie wymusza środki realizacji. Świadomość jest jedyną rzeczywistością, nie w przenośni, ale w rzeczywistości. Świadomość generuje ideę i odciska tę ideę w podświadomości. Podświadomość odbiera ideę i nadaje im formę i ekspresję. Podświadomość nie tworzy idei, ale przyjmuje za prawdziwe te, które świadomy umysł uważa za prawdziwe i w sposób sobie tylko znany obiektywizuje przyjęte idee. Świadomość wywiera wrażenie na podświadomości, podczas gdy podświadomość wyraża wszystko, co jest na niej odciśnięte. Proces twórczy zaczyna się od pomysłu, a jego cykl przebiega jako odczucie, a kończy się na chęci działania. Uczucie jest jedynym środkiem przekazu idei do podświadomości. Dlatego mężczyzna, który nie kontroluje swoich uczuć, może łatwo zaimponować podświadomości z niepożądanymi stanami. Przez kontrolę uczuć nie rozumie się ograniczania lub tłumienia twoich uczuć, ale raczej dyscyplinowanie siebie, aby wyobrażać sobie i pielęgnować tylko takie uczucia, które przyczyniają się do twojego szczęścia. Uważaj na swoje nastroje i uczucia, ponieważ istnieje nieprzerwany związek między twoimi uczuciami a światem widzialnym. Wrażenie poprzedza manifestację i jest fundamentem, na którym opiera się wszelka manifestacja. To, czym się czujesz, zawsze dominuje nad tym, czym chciałbyś być. Dlatego, aby zostało zrealizowane, pragnienie musi być odczuwane jako stan, który jest, a nie stan, który nie jest. Twoje ciało jest emocjonalnym filtrem i nosi niewątpliwe ślady twoich dominujących emocji. Zaburzenia emocjonalne, a zwłaszcza emocje tłumione, są przyczyną wszystkich chorób. Podświadomość nigdy nie przestaje wyrażać tego, co zostało na niej odciśnięte. W momencie, gdy otrzymuje wrażenie, zaczyna wypracowywać sposoby jego wyrazu. Łatwiej jest przypisać swoje uczucia wydarzeniom na świecie, niż przyznać, że warunki na świecie odzwierciedlają twoje uczucia. Jednak wiecznie prawdą jest, że to, co na zewnątrz odzwierciedla wnętrze, jak wewnątrz, tak na zewnątrz, jak na górze, tak na dole, jak na dole, tak na górze, jak wewnątrz, tak na zewnątrz, jak na zewnątrz, tak w środku. Nieświadomość snu jest normalnym stanem podświadomości, ponieważ wszystkie rzeczy pochodzą z twojego wnętrza, a twoja koncepcja siebie determinuje to, co nadchodzi. Zawsze powinieneś czuć, że twoje życzenie się spełnia, zanim zaśniesz. Aby się zatem urzeczywistnić, życzenie musi zostać przemienione w poczucie bycia, posiadania lub bycia świadkiem pożądanego stanu. Świat nie może się zmienić, dopóki nie zmienisz swojej koncepcji. Jak w środku, tak na zewnątrz. Narody, tak samo jak ludzie, są tylko tym, za co ich uważasz. Bez względu na to, jaki jest problem,
bez względu na to, gdzie on się znajduje. Bez względu na to, kogo dotyczy, nie masz nikogo, kto mógłby się zmienić, oprócz siebie i nie masz ani przeciwnika, ani pomocnika w doprowadzeniu do zmiany w sobie. Słowa mają moc. Subskrybuj nasz kanał. Korzystaj z mocy słów. Zmieniaj swoje życie. Który cytat podobał Ci się najbardziej? Napisz w komentarzu. Szukasz inspiracji, która odmieni wnętrze Twojego domu? Odwiedź nasz sklep internetowy i odkryj naszą kolekcję plakatów z cytatami, które dodadzą charakteru każdemu pomieszczeniu. Czekamy na Ciebie. A teraz poznaj najdziwniejszy sekret świata lub zobacz cytaty Josepha Murphy'ego.